Pixar w pudełku. Znamy współrzędne kilku specjalnych punktów po obrocie. Aby stworzyć narzędzia do planowania ujęć, potrzebujemy wzorów na pozycję każdego punktu. Zaczynając od arbitralnie wybranego punktu X, Y, chcemy znać współrzędne X prim, Y prim po obrocie tego punktu. Wyprowadzimy niezbyt skomplikowane wzory. Oto one. X prim równa się X razy cosinus theta minus Y razy sinus theta. A Y prim jest równe X razy sinus theta plus Y razy cosinus theta. Znając X, Y i kąt theta, możecie obliczyć X prim i Y prim. Ale skąd się wzięły te wzory? Można do nich dojść na kilka sposobów, na przykład przez własności przekształceń liniowych. Interesują Was przekształcenia liniowe? Link poniżej. Wyprowadzimy te wzory prościej, korzystając z definicji trygonometrycznych. Trzeba będzie się wysilić, więc podwińcie rękawy i zwiążcie włosy. Punkt początkowy nazwijmy P, a po obrocie niech nazywa się P'. Musimy skonstruować punkty pomocnicze, więc tak jak już umiemy, podzielmy zadanie na części. Najpierw obróćmy cały wykres i wyobraźmy sobie, że OP jest osią X. Wygląda to jak sytuacja z poprzedniego filmiku, gdy obracaliśmy punkt 1, 0 leżący na osi X. Prowadzimy prostą prostopadłą z P' do osi X, by wyznaczyć nowy punkt A. Teraz cofnijmy obrót i poprowadźmy prostopadłą z A do osi X, żeby określić punkt B. Podobnie poprowadźmy prostą prostopadłą z P', by uzyskać punkt C. Zauważcie, że współrzędna X punktu A, czyli długość odcinka OB, jest większa od współrzędnej X punktu P', czyli od długości OC. Musimy więc odjąć pewną wartość. Odejmowana wartość jest długością nowego odcinka AD. Współrzędne P', których szukamy, są zdefiniowane przez OC dla współrzędnej X oraz CP' dla współrzędnej Y. W końcu prowadzimy prostopadłą z P do osi X, by wyznaczyć punkt E. Teraz są tu wszystkie potrzebne nam informacje. Poćwiczmy z użyciem tego wykresu. Wyprowadźmy parę wzorów, które przydadzą się później. Załóżmy, że R to odległość od O do P. Niech φ będzie kątem, który OP tworzy z osią X. Odległość EP to Y, a odległość OE to X. EP leży naprzeciwko kąta φ, więc sinus φ to EP przez R. Ale EP to Y, więc sinus φ jest równy Y przez R. A to oznacza, że Y jest równe R sinus φ. OE znajduje się przy kącie φ, więc cosinus φ to OE przez R. Ale OE to przecież X, więc cosinus φ to X przez R. To oznacza, że X jest równe R razy cosinus φ. Dużo było tej trygonometrii. Zanim przejdziemy dalej, w ćwiczeniu spróbujcie odpowiedzieć na ogólne pytania o ten wykres. Powodzenia!